powietrze na waszych oczach! No to w górę! Przysięgam, przynosisz mi szczęście. Dokonałem wielu modyfikacji sfery. Wzmocnione belki, podwójnie przeszyty materiał, specjalny pancerz, o, i poduszki! Wielkie zębatki. Aloy, świat pod nami jest taki wielki. Pradawne miasto. Z góry jest tak wielkie. Wyobraź sobie tych ludzi, którzy tu przebywali w najlepszych czasach. Tak sobie myślę, że powinienem napisać podręcznik latania. Wiesz co? Powinniśmy mieć uniformy do lotów. Coś przyciągającego wzrok, ale nie krzykliwego. Wiesz, co by było dobre na długie podniebne eskapady? Serwowanie jedzenia i napojów. I fotele. Nie uwierzysz, w ilu pieśniach o Seramów jest mowa o panu. Zastanawiam się... Nie, nie, musi być limit wagowy. A poza tym, jak utrzymać maszynę w miejscu? Wow! Jakby coś stąd wypadło, to na pewno bym tego nie znalazł. Pić. Ile keków pomieściłaby ta sfera? Taka sfera może zrewolucjonizować transport. Szybsza łączność, dostawa na rano. Ale nie zwierząt, nie. I mógłbym to przerobić na podniebny hotel. Chociaż nie. Jak rozwiązać problem ścieków? Teorie medyczne o Seramów się nie sprawdziły. Wzbiłem się w powietrze i płuca mi się nie zapadły. Chciałbym, żeby dziaduś to zobaczył. Lepsza niż prototyp, ani śladu spalonych włosów. Nie wiem, czy ten aktowie byliby zainteresowani sferą, czy tylko jej wysadzeniem. Trzymajmy się z dala. O! Wiesz, komu by się bardzo spodobała? Karcza! O, ile bliżej słońca mogliby w niej być! Byłaś kiedyś na mroźnym pustkowie? Projekt sfery wyglądał bardziej jak kostka. Tak, też nie wiem, co sobie myślałem. O! Wiesz, co by było bardzo widowiskowe? Wyścigi sfer! Wokół płonących wież. Zleć w niebo i zobacz świat z zupełnie nowej perspektywy twojej zadziwiacji. Aloy! Po błysku w twoim oku widzę, że jesteś gotowa na powtórkę z rozrywki z moją sferą. No to lecimy? Może później. Na pewno będziesz miał masę chętnych. O, miałem nadzieję, że znów polatamy razem, ale... Zawsze jesteś tu mile widziana. Zawsze! W pobliżu jest chyba jakiś obóz buntowników.